Siemanko, i tu witam Was w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi. Na dzisiaj kolejne dość skomplikowane pytanie, co mnie bardzo cieszy, że zaczynacie zadawać takie pytania. Dostałem pytania na temat tak zwanego batwing. Gdybyście nie wiedzieli, jest to takie, jak teraz widzicie na ekranie, podwinięcie się miednicy w trakcie przysiadu. I teraz tak, dostałem również w pytaniu link do innego filmu, który zamieszczam w opisie pod filmem i tu na ekranie do kliknięcia, żebyście mogli obejrzeć wideo tego człowieka. Jest to niestety błędne wideo, nie jest to prawda, co on mówi. Może to być prawdą, jeśli ktoś jest bardzo, bardzo, bardzo przykurczony. Przez bardzo przykurczone dwugłowe uda rozumiem osobę, która nie jest w stanie z prostymi plecami pochylić się nawet tak. Okay? Wtedy faktycznie dwójki mogą przy przysiadzie pociągnąć miednicę pod spód i powstanie tak zwany buttwing. Dlaczego nie jest to w większości wypadków problemem? Dlatego, że niezrozumienie powstaje na temat dwugłowego uda. Zwróćcie uwagę, że dwugłowy uda przyczepia się do piszczeli i przyczepia się powyżej miednicy. Czyli jeśli ja robię przysiad, skracam mięsień w tym miejscu i wydłużam w miednicy. Czyli całkowita długość mięśnia praktycznie się nie zmienia, bo w jednym miejscu go skracam, w drugim wydłużam. Tak? Dlatego rozciągnięcie dwugłowych uda rzadko kiedy jest problemem przy przysiadzie. To, co natomiast jest problemem, to budowa stawu biodrowego. Jest taki syndrom, który nazywa się Scottish hip, czyli szkockie biodro czy celtyckie biodro. Często to jest właśnie u Europejczyków gdzieś z północy Europy. Jest to ograniczenie zakresu ruchu stawu biodrowego poprzez jego budowę. Czyli na przykład Szkot zegnie biodro tylko dotąd i dalej ono nie pójdzie, tak? A Azjata w prostej linii zegnie je na przykład prawie do klatki piersiowej, tak? Mój zakres się kończy w tym ruchu, żeby dalej podnieść nogę do góry, muszę ją odstawić na bok i dopiero teraz mam pełny zakres ruchu, tak? Czyli poprawienie głębokości przysiadu i poprawienie ułożenia miednicy w przysiadzie sprowadza się nie tylko do rozciągnięcia mięśni dwugłowych i wzmocnienia mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie miednicy, czyli prostych uda i biodrowo-lędźwiowych, ale przede wszystkim do prawidłowej techniki. I teraz na ekranie powinniście zobaczyć ćwiczenie, które pomaga wymusić tą prawidłową technikę. I pójdę o krok dalej, pokażę Wam dwa ćwiczenia jeszcze, które możecie zrobić, by poprawić swoją technikę przysiadu i poprawić buttwing. Tak więc zabieram kamerę. Dobrze, więc po pierwsze, co ogranicza nasz przysiad? Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy ja zacznę robić przysiad prawidłowy, to w pewnym momencie mi się pięty oderwą od ziemi. Co oznacza, że mam ograniczony zakres ruchu w kostce. Jeśli ja nie będę chciał oderwać pięt od ziemi, to po prostu podwinie mi się miednica. Żeby nie podwinęła mi się miednica, muszę oderwać pięty od ziemi, tak? Czyli zakres zgięcia kostki wpływa na geometrię całej dolnej części ciała. Im bardziej mogę zgiąć kostkę, tym mniej muszę zgiąć biodro. I dzięki temu jestem w stanie, zwrócić uwagę, idealnie prosto siedzieć. Im bardziej odchylę się do tyłu, tym bardziej mi się miednica podwija. Tak więc pierwszym, najprostszym rozwiązaniem jest podłożenie podkładek pod pięty lub kupienie buta do przysiadu. Natomiast są ćwiczenia, które pozwalają ten zakres ruchu w kostce poprawić. Ja poprawię kamerę, żebyście na pewno zobaczyli, o co chodzi. Dobrze, mam nadzieję, że będziecie widzieć. Ćwiczenie jest następujące. Siadamy sobie w głębokim przysiadzie w ten sposób. I teraz tak, w tej pozycji możemy się trzymać tego, więc nie lecimy do tyłu. Ale mamy szansę przenieść kolano do przodu, tutaj, tak? Czyli możemy sobie popracować kolanem do przodu, popracować po prostu nad zakresem zgięcia stawu kostki, po prostu, bez odrywania pięty. I potem pracujemy sobie w drugą stronę, do drugiej, na drugą kostkę, tak? Przy czym pamiętajmy, żeby nie odsuwać się na bok, tylko żeby to kolano szło do przodu, w taki sposób, by linia, którą pionowo postawimy od małego palca, tutaj, żeby kolano szło na zewnątrz tej linii, tak? Czyli gdybyśmy na przykład puścili sobie pionową linię tutaj, to zwróćcie uwagę, pionowo ten sznurek wisi po zewnętrznej stronie mojej stopy, tak? I w ten sposób sobie te kolana pracujemy, 2 minuty na każdą stronę. Kolejna sprawa to technika przysiadu, jeśli chodzi o ustawienie biodra samego w sobie, tak? Czyli to, co mówiłem na początku. Ja sobie wezmę podkładki pod pięty. Bo jak wiecie, już przed chwilą pokazałem Wam, że mam ograniczony zakres ruchu. Zwróćcie uwagę na moje kolana w tym momencie. Jeśli ja je puszczę przodem, to tak głęboko zejdę bez podwijania miednicy. Natomiast w momencie, kiedy rozstawię nogi tu, mogę zejść aż dotąd bez podwijania miednicy, tak? Bo tu już mam kość opartą o kość. Tu moje biodro nadal ma zakres ruchu i mogę usiąść. Tak, od boku będzie wyglądać to w ten sposób. Ok, mam nadzieję, że to wideo pomogło Wam rozwiązać problem z przysiadem i wyjaśniło, skąd tak naprawdę bierze się buttwing, tak? Czyli podwinięcie miednicy w trakcie przysiadu. Miejcie świadomość, że ono po prostu nie jest wynikiem tylko i wyłącznie przykurczu mięśni dwugłowych uda. Dlatego, że mięsień dwugłowy uda rzadko kiedy jest problemem przy tym ćwiczeniu. Bardziej mięsień dwugłowy uda rzutuje na martwy ciąg, na zgięcie biodra w ćwiczeniach, gdzie z prostymi plecami pochylamy się na sztywnych nogach lub na lekko ugiętych nogach. Wtedy tak
zgadzam się, mięsień dwugłowy uda i generalnie cały zestaw mięśni kulszowo-goleniowych oraz łydka odgrywają potężną rolę. Natomiast tutaj głównie sprowadza się to do prawidłowej techniki dopasowanej do anatomii naszego biodra. Jedynym sposobem, by wyczuć tą technikę, jest po prostu ćwiczyć przysiad jak najczęściej i świadomie wybrać technikę. Rozstaw nóg, to czy pięty mamy węziej niż palce, jak bardzo mamy rozkręcone, jak szeroko prowadzimy kolana i tak dalej, i tak dalej. Tak więc skupcie się na zakresie ruchu kostki oraz na prawidłowym ustawieniu bioder w trakcie przysiadu. No i to było wszystko na ten moment. Mam nadzieję, że wideo właśnie się Wam podobało. Jeśli tak, zapraszam do subskrybowania kanału wielkim czerwonym guzikiem. Jeśli chcecie zobaczyć poprzedni odcinek, możecie kliknąć tutaj, a następny tutaj. No i na sam koniec możecie również kliknąć łapkę w górę, co pomoże promować kanał. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.